Cześć czołem, dzień dobry, witam wszystkich. Odcinek 10, prawdziwie jubileuszowy i gość specjalny, ale wykorzystam ten moment, żeby trochę się pochwalić, a może was zmobilizować. Pół roku w eterze, prawie 500 subskrybentów, wszystkim, którzy kliknęli suba, bardzo dziękuję, a tych jeszcze niezdecydowanych proszę uprzejmie o ten rodzaj wsparcia. Wszystkie filmy, czyli 9 odcinków, to 13 wywiadów i blisko 27 tysięcy wyświetleń. To tyle tytułem podsumowania, a dzisiaj o moim gościu. Monika Pyrek, ambasador Szczecina, mistrzyni, rekordzistka, czterokrotna olimpijka, była tyczkarka, lekkoatletka. A teraz pani prezes i przykład świetnego, wręcz chyba wzorcowego przejścia z kariery sportowej do życia po karierze sportowej. Monika, co u ciebie? Wszystko dobrze chyba, tak z reguły odpowiadam, ale rzeczywiście teraz jest ten czas, kiedy jest lepiej, było gorzej, a teraz mam wrażenie, że gdzieś tam ten los mi sprzyja. Ostatnio usłyszałam takie powiedzenie, że jak los sprzyja, to trzeba się z tego cieszyć. Ja się bardzo z tego cieszę. Słuchaj, bo ja przygotowywałem się do naszej rozmowy, znamy się też trochę prywatnie i jak patrzyłem na twoją działalność, to tak jak powiedziałem przed chwilą, jest to wzorowy przykład przejścia z takiej kariery sportowca, który chyba, nie wiem, jest skoncentrowany totalnie na ciele, na wyniku, na zadaniach, do takiego życia po karierze, czyli żona, matka, dwóch wspaniałych synów, no i prezes fundacji, która mam wrażenie, że jest super aktywna, nomen omen. Opowiesz nam coś o swoich projektach, bo ja nie ukrywam, że kultura fizyczna jest mi bardzo bliska, wręcz tak samo jak kultura i sztuka, a Monika jest chyba przykładem osoby, która naprawdę poświęciła teraz swoją karierę zawodową temu, żeby tą kulturę upowszechniać i starać się na wszelkie możliwe sposoby ją poszerzać. No i bardzo dobrze powiedziałaś, na wszelkie możliwe sposoby, bo ja tak naprawdę uważam, że każdy może znaleźć swój sport. I sport ma tę zaletę, że jest tak szeroki, tak ogromny, jest tyle możliwości, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, coś, co przede wszystkim sprawia mu frajdę. Bo trochę za dużo mówimy, pokazujemy ten sport, ten taki profesjonalny, ten wymiar. Taki sport to zdrowie, który kosztuje wszystkich zdrowie. Tak. I też te wyrzeczenia, ta praca, wyjazdy. No ja też byłam 250 dni poza domem w trakcie tego profesjonalnego sportu. I wydawało mi się, że jak skończę ze sportem przez te duże S, to w ogóle nie będę mogła na niego patrzeć. A się okazało, że właściwie po 2 miesiącach wylegiwania się i niczego nie robienia, miałam dosyć. Wszystko mnie bolało przede wszystkim i to uważam, że jest podstawowy i chyba pierwszy powód, dlaczego powinniśmy się ruszać, to nas po prostu mniej boli wszystko, tak? Mm-hmm. Bo rzeczywiście ten ruch, no jesteśmy tak zaprogramowani, tak stworzeni. Ruch jest nam niezbędny. Nie zostaliśmy jakby stworzeni do tego, żeby siedzieć za biurkiem, tak? Czy wylegiwać się na kanapie, tylko do tego, żeby być aktywnymi ludźmi. To też źródło takich darmowych endorfin, nie? Bo dokładnie. Ja jako biegacz, amator wiem, że nawet jak się zmęczę i mi tutaj krew, pot i łzy, to człowiek jest wewnętrznie tak pobudzony i tak pozytywnie nastawiony do najcięższych po prostu wyzwań, że to jest inny świat w ogóle. No to jest kolejna zaleta sportu, bo rzeczywiście w trakcie tej aktywności wyzwalają się w naszej głowie endorfiny. Ja się zawsze śmieję, że to jakieś takie szalone hormony szczęścia, które no, dają nam kopniaka energii, po prostu nam się chce. I tak jak powiedziałeś, mimo że jesteśmy zmęczeni, padamy, spoceni, pod takim względem fizycznym tak jesteśmy zmęczeni, to jednak ten buziak nam się uśmiecha. Ja w ogóle, wiesz co, tak się śmieję, że mówię to jak mantra, nie? Bo ja to samo mówię dzieciom na projektach. Dokładnie już mówię tymi samymi słowami. Mówię, ale rzeczywiście uśmiecha nam się buziak, jesteśmy zadowoleni z siebie. Też ten sport jest takim w tym zabieganym czasie, czyli tak dosłownie też można wybiegać, tak? Te wszystkie stresy. Nasze stresy, troski. To jest taki, ja też traktuję tak sport teraz, bo oczywiście ja już nie trenuję w takim zakresie, w takim wymiarze jak kiedyś. Dokładnie. I jakby wszystko jest tak skoncentrowane tylko i wyłącznie na tym. Ale potrzeba mi tego sportu. I ja to traktuję właśnie jako po pierwsze zadbanie o zdrowie,
o to, że jak mi strzyka coś w plecach, to znaczy, że trochę za dużo już siedzę albo leżę i czas wyjść na spacer chociażby i się rozruszać. I to mam sprawdzone naprawdę na własnym organizmie, że jak siedzę za biurkiem zbyt dużo, a fundacja to niestety też praca papierkowa, biurowa i to ogromna. I czasem się zapominam po prostu, jak od 8 usiądę, to 16 i muszę jechać po dzieci, a ja jeszcze nie wstałam. Także rzeczywiście widzę, że wyjście na spacer. Ja nie mówię o jakiejś wielkiej aktywności, nie mówię o wielkim sporcie, tylko o umiarkowanej aktywności. To ona daje nam właśnie te endorfiny, daje nam radość z życia, ale też myślę, że ten ostatni czas, jeżeli można w ogóle powiedzieć, że pandemia miała jakiś pozytywny wymiar, to to, że uświadomiliśmy sobie, jak bardzo nam może brakować tego sportu, tej aktywności, zamknięcie, unieruchomienie może być dla wielu z nas właśnie dramatem. I to, że się ruszamy, to też to bardzo pozytywnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne przede wszystkim. I właśnie to zmęczenie, czyli takie jak tam z filmu nie kop pana, bo się spocisz, tak? No właśnie może lepiej pokopać cokolwiek, piłkę, żeby właśnie się spocić, bo wtedy się lepiej czujemy, wyrzucamy te wszystkie smutki, ten nadmiar energii. No, dla mnie takim, to też dzieciakom to mówię w trakcie projektów. No dlaczego wy wybiegacie z klasy i się drzecie? Po prostu jest taki gwar i hałas na przerwach. No bo właśnie wyrzucacie z siebie. Naturalną formą jest wyrzucenie właśnie przez jakieś krzyki, tak? I przez bieg, przez fikołki, rzucanie się na ziemi. Przepychanki. To jest normalne uwolnienie jakby nagromadzonych energii. Tak, takiej energii. No bo przez 45 minut musisz być w skupieniu, siedzieć, pracować. Więc potrzebujesz takiego wentyla bezpieczeństwa. I sport jest naprawdę idealny do tego. Powiedziałaś o tych dzieciakach, którym opowiadasz w trakcie projektu, alternatywne lekcje WF-u. To jest jakby pierwszy twój projekt, który, nie wiem, no mi się ogromnie podoba, bo to naprawdę wygląda jak z amerykańskiego filmu, te twoje wszystkie, to nie chodzi tylko o narzędzia, o jakieś przybory, ale to jest tak pokazane, że ja oglądałem te dzieciaki podczas tutaj jednego ze spotkań na Netto Arenie i oni wszyscy są po prostu zafascynowani, oni są wszyscy pobudzeni w sposób pozytywny, troszkę chcą, rywalizują. Prawda? I chcą przede i chcą, wszystkim. I nie ma na zasadzie, kto siada do smartfona, a kto idzie na bieżnię, tylko wszyscy chcą brać w tym udział. Ja staram się podążać za moimi synami, mimo że często się nie zgadzam z tym, co oglądają i jakie mają pasje, no ale wychodzę z założenia właśnie, że jeżeli będę zabraniać im, no to i tak ten efekt nie będzie to, co ja bym chciała. Ale też uważam, że trzeba po prostu akceptować wybory dzieciaków, ale pokazywać im te pozytywne strony. Nawet jeżeli mówimy o technologii, ja też się nie zgadzam na to, żeby moje dzieciaki siedziały wiele godzin. Dokładnie. Ale z drugiej strony no, trzeba pokazać im coś pozytywnego, co ta technologia jedzie. Bo jak zabronisz, to dzieciaki będą w tyle w porównaniu do rówieśników, więc też nie możesz pójść w tę stronę. Trochę, tak, to dokładnie. Więc wymyśliliśmy taki projekt, który wykorzystuje te nowe technologie, czyli mamy różne symulatory sportowe, urządzenia interaktywne, trenażery sportowe, których naturalną, jakby jest zachowana naturalna forma ruchu, tak? Czyli jest nie wiem, kopnięcie piłki, czyli strzał na bramkę, jest bieg, ale to wszystko, czy wiosłowanie, na przykład jazda na rowerze, ale to wszystko jest właśnie w oparciu o wykorzystanie technologii. No tak, bo czy mierzycie to właśnie, czas. Tak, mierzymy. Czy jest trenażer, jest gdzieś na przykład kolarski trenażer, tak? Jest wypięte tylne koło, jest wpięty trenażer, tak? On jest połączony z aplikacją. Dzieciaki widzą tę aplikację, tam się mogą ścigać z całym światem i to już jest ten wabik, który ich przyciąga, tak? Jak chcesz sprawdzić, z jaką prędkością leci twoja piłka po strzele na bramkę, no to masz radar, tak? Ten radar ci pokazuje prędkość, tak? Ja widziałem, w kilometrach bo oni na wręcz godzinę. Się tutaj, szczególnie chłopaki, oni wręcz konkurują dokładnie. Który tutaj ma mocniejszego. Też ja zwracam uwagę na to we wszystkich naszych projektach, żeby też dzieciaki patrzyły przede wszystkim. Oczywiście ta taka pośrednia rywalizacja zawsze będzie, tak jak powiedziałeś, że się tutaj chcą porównywać, ale zawsze też dzieciakom mówię, że najważniejsze w takim rozwoju osobistym jest to, żeby patrzeć na siebie, tak? Żeby starać się chociaż o tyle być lepszym w kolejnej próbie, tak? Żeby się poprawić. Nie zawsze wyjdzie, tak? Ale to też jest nauka. Ale żeby no, chociaż odrobinę. I to sport naprawdę pokazuje
w bardzo prosty sposób. A można, jak się tego człowiek nauczy, takiego pozytywnego myślenia o pracy nad sobą, no to można właściwie przenieść to na każdą dziedzinę życia później, tak? Więc to jest fajne. Więc my tak zawsze staramy się te wszystkie nasze projekty dopasować do tego takiego, nazwijmy to, chciejstwa dzieci, okay, tak? Są Kinder Joy of Moving alternatywne lekcje WF-u, gdzie jest nowe technologie. Są Monika Pyrek Camp, gdzie są dla maluszków warsztaty, czyli z pierwszych tych... To są tyszkarskie. Tak. 0-0-3-0-4, tak? One chcą kolorów, one chcą skakania, dużo radości, więc tam mamy nawet skokotyczce do basenu z kulkami, albo stworzyliśmy taki specjalny dmuchaniec w kształcie skokotyczce, żeby jak najbardziej przyciągać te dzieciaki, żeby pokazywać im właśnie tę zabawę. Dokładnie. Są tury, gdzie już to tu jest trochę bardziej profesjonalnie, bo tutaj już ratuję polską tyczkę, się śmieję, ale ten projekt też powstał z potrzeby środowiska, właściwie z głosu środowiska, bo oni powiedzieli, że dzieciaki nie mają gdzie startować. Jest mnóstwo zawodów dla seniorów, dla profesjonalistów, a nie ma zawodów dla tych najmłodszych, więc robimy cykl zawodów tyczkarskich. Najmłodszych to w jakim wieku? Właściwie od każdego, bo zaczynają się zawody od metra i kończą się jakkolwiek. Okay. Najwyżej mamy na 5,30, tak? Także, to już taka wysokość, która robi wrażenie. Dokładnie. Mamy 6 kategorii wiekowych, w których nagradzamy zwycięzców, ale też jest kategoria open, czyli każdy może skakać, więc się śmieję, że kiedyś, jak już odchowamy dzieci, to zaproszę moje wszystkie koleżanki tyczkarki jako weteranki, sobie zrobimy konkursik. Zobaczymy, czy damy radę. Kto zachował tę młodzieńczą energię i skoczność. Dokładnie, ale też staramy się pomagać sportowcom. To właściwie pierwszy był projekt. Od tego się zaczęła fundacja tak naprawdę, od funduszu stypendialnego. To było moje następne pytanie, bo selekcjonujecie grupy młodych ludzi, którym fundujecie stypendia. Oni muszą swój rozwój dzięki temu stypendium jakoś lepiej prowadzić i staramy się przede wszystkim... na efekty, czy na drogę, czy jak to powiedzieć, jak to wygląda? Ja jestem nastawiona na realizację marzeń. Też fundusz się nazywa Skok w Marzenia. Ja wychodzę z założenia, że jakby patrząc na swoją ścieżkę, mi też kiedyś ktoś pomógł, ale nie wymagał ode mnie nie wiadomo czego, tylko po prostu podał mi rękę. I w ten sposób po pierwsze pokazał mi, że to może być moja ścieżka życiowa, po drugie pomógł mi trochę się usamodzielnić od rodziców, tak? Ja nigdy nie pochodziłam z jakiejś zamożnej rodziny, więc każde zgrupowanie, wyjazd, to było obciążenie dla moich rodziców, tak? A tutaj po raz pierwszy przy takim funduszu stypendialnym mogłam się poczuć troszkę dorosła i troszkę zapanować nad sobą. Więc ja też wychodzę z założenia, że przeglądając tak naprawdę wnioski stypendialne, bo to selekcji to strasznie trudne słowo. W ogóle cały wybór tych stypendystów jest szalenie trudny, bo te historie są wszystkie dokładnie. Te historie są po prostu przepiękne każdego sportowca. I gdybym tylko mogła, to bym im pomogła wszystkim. Ale życie, niestety, fundusze są ograniczone, ja staram się pozyskiwać ich jak najwięcej. Teraz mamy taki trudny moment, kiedy nasz partner finansowy niestety zrezygnował, więc próbujemy ze środków własnych, które gdzieś tam fundacji udało się zgromadzić przez kilka lat, ale szukamy intensywnie firmy czy darczyńców, którzy chcieliby wesprzeć chcieli się w ten sposób zrealizować. Tak? Dokładnie. Ja pamiętam, że kiedyś usłyszałam takie zdanie, że ktoś, kto uczestniczy w wyborze, członek Rady Fundacji, powiedział do mnie, że jejku, ja ich tak traktuję, jakby byli moi, tak? Jakby w sensie im tak kibicuję, przez to, że jakby indywidualnie możemy im pomóc, to ja po prostu wszystkim... Tak, się zacieśniają więzy i człowiek realnie już nie patrzy czujesz realne wsparcie danej osoby. I nieważne, czy ta osoba będzie mistrzem olimpijskim, czy po prostu przygotuje się na przykład do zawodu, tak? Do tego normalnego życia posportowym. Bo też mamy takie przypadki w funduszu, że gdzieś tam wykorzystali te sportowcy te fundusze na edukację, tak? I dzięki temu mieli bardzo łatwe to przejście między sportem. Nie mieli tylko sportu do dorosłego życia. Dokładnie, tylko mieli już sobie ukształtowali jakąś ścieżkę życiową. Super. Więc dla mnie to jest bardzo fajne. Czasem jest tak, że jest taki moment w życiu sportowym,
sportowca, kiedy się zastanawiasz, czy to jeszcze, no tak, bo wypadasz na przykład z jakiegoś szkolenia, tak? Czy na poziomie juniorowskim, no, seniorowskim, kontuzje, tak? Jakaś kontuzja. Już. No to jest właśnie moment, który da ci chwilę przytrzymania po prostu w tym sporcie i może zastanowienia się i na chłodno, tak? Żeby podjąć decyzję, bo są decyzje życiowe już. Czy kończysz ze sportem i idziesz do tego normalnego życia, czy jednak jeszcze chcesz spróbować i dać sobie szansę? Dobra, a powiedz mi, było coś na rzeczy w tych, bo tu rozmawialiśmy tyle o karierze posportowej, a pojawiają się coraz, co jakiś czas się pojawiają plotki dotyczące kariery politycznej. Jest coś na rzeczy, że w ministry miałabyś gdzieś uderzyć i tak dalej? Jak powiedz, jak od twojej strony, jak to wygląda? Co dla mnie oczywiście to jest miłe, tak? Jeżeli gdzieś tam jestem proponowana na jakieś stanowiska i ten temat wraca bardzo często, zwłaszcza kiedy gdzieś tam wybory się zbliżają, te propozycje padają. No, zwłaszcza te sportowe są dla mnie bardzo miłe, no bo widać, że jakby ja się cieszę z tego, że to, co robię, ma jakiś sens, jest ktoś uważony. To zauważa, ktoś widzi, że ja mam kompetencje w stosunku do tego, choć uważam, że w dalszym ciągu ich nie mam aż tyle, żeby piastować takie funkcje, ale z drugiej strony mój mąż mi na zakończenie kariery zrobił przyjemność, taki prezent i zebrał w takiej książeczce różne moje wypowiedzi z różnych lat. Aha. I prasowe wypowiedzi. W związku z tym, że ja jestem po studiach administracyjnych, no to kiedyś udzieliłam takiego wywiadu i ktoś mnie zapytał, co będę robić po karierze i mówił, no to może minister sportu. I ja powiedziałam, że nie, bo minister sportu trzeba się znać na wszystkim, ale może jakiś podsekretarz stanu? Więc się śmieję, że sobie troszeczkę wywróżyłam. Okay. Propozycję przynajmniej. Jak na razie jest mi dobrze tu, gdzie jestem, realizuję się w tym. Czytałem też o projekcie Siła Sportu i właściwie jak zobaczyłem nazwiska, to prawie, że Dream Team udało ci się zgromadzić, bo tam są i Piotr Głuszka, i Marek Plawgo, i Monika Pyrek, i Daria Abramowicz, i Maja Włoszczowska, jakby takie nazwiska, bym powiedział, topowe. I co, to takiego swojego TEDa postanowiłaś zrobić, gdzie ludzie przychodzą i słuchają prawdziwych, jakby prawdziwych ludzi sukcesu. I co? Siła Sportu, bo to jest projekt o transformacji z życia sportowego do życia tego normalnego. No tak naprawdę to jest pokazanie sportowcom i też rodzinom, trenerom, że warto pracować nad sobą jakby już w trakcie kariery sportowej. Też to jest pokazanie też w swojej siły tak naprawdę, bo ja też się przekonałam o tym, kiedy dostałam propozycję pracy w radiu zaraz po zakończeniu przygody ze prowadziłaś, sportem. Prowadziłaś rozmowy? Potyczki Moniki Pyrek to się nazywało, ale zaczynałam od poranków, czyli w ogóle prime time radiowy, gdzie wydawało mi się w ogóle, czego oni tam ode mnie chcą. Ja przecież nic nie potrafię, tylko umiem skakać o tyczce. Ale właśnie ta konferencja jest do tego, żeby uświadomić sportowcom, że no, pomimo tego, że kończysz karierę w wieku 30 paru lat i teoretycznie twoi rówieśnicy mają ogromną przewagę nad tobą, bo już mają zdobyte te doświadczenie we wcześniejszych latach. Ścieżka edukacyjna, tak, początki zawodowe. Tak, ale ty masz tyle pozytywnych cech, których tak naprawdę nie potrafisz nazwać. A one są genialne. Pracowitość. No, systematyczność. Przede wszystkim umiejętność stawiania sobie celu, tak? Jaki chcesz osiągnąć. I realizacja. Mm-hmm. Ja się śmieję, że, no, że ja do tej pory, nawet jak realizuję projekt, no to jest projekt fundacyjny, niczym start na Mistrzostwach Świata, bo ja inaczej nie potrafię, tak? Ja wiem, że jeżeli się nie przyłożę 100%, dokładnie, zadaniowiec, tak jak mówisz, czasem niestety perfekcjonistka, co mnie strasznie irytuje, ale i walczę z tym, ale no sportowcy tak mają. Kiedyś właśnie a propos radiowych sytuacji, to rozmawiałam ze Sławkiem Szmalem i on mi powiedział, że on nawet jak myje okna, to patyczki do uszu gdzieś tam w kącikach, żeby musi wszystko być, było doskonale. Musi być na 100%. No dokładnie. No my nie potrafimy inaczej. Ja nie umiem. Tak? To chyba byście nie odnosili sukcesów, gdyby na swoim codziennym, jakby tak w swojej codziennej drodze człowiek odpuszczał i szukał wymówek. Nie? To prawda. Dlatego warto też wykorzystać te cechy później w pracy zawodowej. Ja też nigdy nie chciałam być trenerem, nie chciałam być nauczycielem, a teraz zaczynam studia tak podyplomowe. No to, widzisz, to było moje następne pytanie, bo to jak człowiek, który
tyle ma na głowie, tyle prowadzi, tyle wymyśla, tyle realizuje przede wszystkim, bo ty nie siedzisz tylko w dyrektorskim fotelu, tylko przecież ty prowadzisz kamp, prowadzisz tur, prowadzisz wykładasz. Tak, dalej uczę figołków. No, ale wiesz co, ja uważam, że to jest strasznie pozytywne. A te studia, jeszcze tylko powiedz, te studia to na jaki temat? No, wychowanie fizyczne i przygotowanie pedagogiczne. Czyli teraz chcesz uczyć fikołków już jako... Jako profesjonalista, nie? Tylko jakby praktyk. Tylko potrzebujesz teoretyk, po prostu oczywiście. Naukowej podstawy do tego, co robisz po całe Ale to wiesz co, to też jest jakiś etap przygotowujący mnie do kolejnego projektu, który gdzieś tam mi się w głowie już układa, ale uważam, że powinna mieć takie wykształcenie, jeżeli chcę coś takiego zrobić. Jeszcze nie będę mówiła co, ale rzeczywiście to jest bardzo... Spotkamy się następnym razem. Dokładnie, to opowiem. Ale mi to przypomina, bo w którymś z poprzednich odcinków Sylwia Różycka, aktorka Teatru Polskiego, jakby znana ze śpiewania, z odgrywania ról, z tańczenia, i ona mówiła dokładnie to samo, jakby, że ona rozpoczyna studia, bo widzi swoje doświadczenia, które może przekuć w inne jakby, w inne projekty, w inne właśnie, w dzielenie się tą wiedzą. I to jest, kurczę, uważam, wspaniały nurt, wspaniała droga. Trzymam za ciebie bardzo mocno kciuki. No, to jest jakiś rodzaj chciejstwa takiego rozwoju. Ja, mimo że wydaje mi się, że już naprawdę nie mam czasu, bo oprócz fundacji to jeszcze dzieci, tak, wszystkie ich zajęcia dodatkowe. No, bycie mamą to jest naprawdę dodatkowy etap. To jest pełny etap. Tak, nie ma co się oszukiwać. Ale zawsze mi się wydawało, że już nie znajdę czasu na to. A jednak, jak się chce, to można poprosić. To w takim razie temat poważny na sam koniec. Powinien jakimś optymistycznym skończyć, ale to będzie chyba optymistyczne, ale poważne. Bo opowiadasz o tej swojej aktywności, a nie jest tajemnicą, że jesteś chora, masz chorobę Hashimoto, która jest tak naprawdę już chyba coraz bardziej, nie wiem, chorobą cywilizacyjną, coraz więcej kobiet szczególnie się z nią boryka i... Też ja bym powiedziała w drugą stronę. Nawet teraz coraz więcej mężczyzn się z nią boryka. Okay. Rzeczywiście ja, jak diagnozowano mi tę chorobę, to no, ja miałam 23 lata, to był 2003 rok. I powiem ci, że wtedy to... Się śmieję, że teraz to już jest taka modna trochę choroba. Tak, wtedy w ogóle nikt nic nie wiedział na jej temat. Mało tego, jak przyszłam od lekarza i mój mąż mnie zapytał, co tam podejrzewają, to powiedziałam, że Hiroshima. W ogóle wiesz, no, coś mi się skojarzyło, nie? No tak, no, ale to rzeczywiście wtedy było hasło zupełnie... Tak, jakby kosmiczne, tak? Nieobecne w naszym życiu. Dokładnie. I też oznaczało bardzo duże zagrożenie dla kontynuacji mojej całej przygody ze sportem. I rzeczywiście to był taki moment, kiedy ja musiałam podjąć decyzję, czy ja próbuję z tym trenować, czy tak jak większość lekarzy mówi, że nie mogę odpuszczasz. Z tym trenować, tak? Tylko odpuszczam. Ale na szczęście trafiłam pod opiekę bardzo dobrego pana profesora Marka Ruchały, który wtedy był doktorem, teraz jest już profesorem. I naprawdę bardzo małymi kroczkami, tak właściwie jak sportowiec, tak? Po szczebelkach do celu udało mi się jakby opanować, oswoić tą chorobę, bo to ja się nie wyleczę z niej, tak? To już do końca życia będzie. Do końca życia, ale możesz jakby ją trzymać w jakiś, tak, mogę ją jakoś, dokładnie. Mogę, przede wszystkim tu trzeba znać swój organizm i im więcej się też badasz, bo to na początku trzeba robić regularne badania, bo musisz wiedzieć, jak reagujesz na daną dawkę leku, czy na jakąś suplementację, czy nawet na dietę, tak? To ty musisz to wszystko wiedzieć. Ja pamiętam, że... No to jak nie ty, dokładnie. Lekarz nie będzie lepiej wiedział. Dokładnie. Ty możesz powiedzieć, jakie masz odczucia. On ma swoje doświadczenie też, patrzy jak inni, tak, inni pacjenci. Tak. I generalnie może zgadywać, a ty wiesz. Tak, a ty wiesz. I ty czujesz. Ty wiesz, kiedy ci spada nastrój, kiedy na przykład jest zbyt duża euforia, nie wiadomo dlaczego, bo to też, no to jest trudna choroba do... Myślę, że też jest trudna dla bliskich osób, dla otoczenia. Bo to, że ty masz chorobę Hashimoto i czasem wybuchasz i nie wiadomo, i sam nie wiesz dlaczego i się zastanawiasz, no po prostu jakaś nienormalna wariatka, tak? Ale to z drugiej strony, no to dotyka twoich bliskich. I oni też mogą mieć gorszy dzień i też czasem nie zrozumieją, że albo nie przypomną sobie, a to może być choroba, tak? Tylko no też się zdenerwują. Jakby trzeba, i to otoczenie musi być uświadomione, że tak się zdarza,
że naprawdę albo masz, nie wiem, nic ci się nie chce i to nie, że nic ci się nie chce, bo jesteś leniwy, tylko po prostu nie masz siły totalnie i wpadasz w jakiś taki dołek, czasem chwilowy, czasem dłuższy i jakby ty próbujesz się z tego wydostać, tak? No gorzej, jeżeli się nie próbujesz, no bo jak przyjmiesz, że to tak jest, no to niestety będzie coraz gorzej, będzie równia pochyła, ale jeżeli starasz się wyciągnąć z tego, żeby jakby utrzymać, ja uważam, że sukcesem w tej chorobie jest to, żeby utrzymać ją na takim stabilnym poziomie. Tak, żeby nie było jakichś wielkich, tak, wielkich wahań. Tylko one się zdarzają, oczywiście, ale wtedy reaguj. Jest mnóstwo teraz suplementacji, które wspierają. Jak ja zaczynałam, to naprawdę było tylko Eutyrox, Letrox i koniec. Nikt nic nie mówił o diecie, nikt nie mówił o tym, że też trzeba się ruszać, umiarkowanie oczywiście, nie jakiś wielki trening, ale trzeba, bo to też pomaga, bo to właśnie zaczęliśmy od tego, tak? To działa bardzo pozytywnie na nasze samopoczucie. A to też później dalej, to jest, no, jesteśmy organizmem po prostu złożonym, jedno wpływa na drugie, więc czyli można. Poznanie własnego, tak jak powiedziałaś, sportowiec, który zna swój organizm, zadaniowiec, który potrafi sobie poukładać te wszystkie rzeczy i nie rzucać się, że chce być od razu tam tylko krok tak, po małymi kroku. Kroczkami. No ale co, wniosek z tego, biorąc pod uwagę twoją aktywność życiową, zawodową w tej chwili, no to znaczy, że można tą chorobę oswoić i można żyć pełnią życia, bo trudno nazwać inaczej. Można, ale trzeba kontrolować wszystko, tak? To nie jest tak, że pójdziesz raz do lekarza, on ci przepisze dawkę leku. Tak, i tak do końca życia będzie. Nie, musisz się badać, musisz to kontrolować, musisz też szukać rozwiązań, szukać w diecie przede wszystkim. Ja nie jem na biało na przykład od już nawet nie wiem ilu lat. I to mi bardzo pomaga. Od razu to moje samo. A jesteś weganką? Nie. Czy po prostu nie. Dieta tylko, bez tylko na biało? Dokładnie, ale też dlatego, że zaczęłam reagować na ten nabiał. Bo to też jest podobno już pokłosie całej tej choroby. Także musisz się obserwować, czytać, dopytywać, żeby walczyć o swoje dobre samopoczucie przede wszystkim. Bo to nie jest choroba, którą widać tak gołym okiem. Jak masz zły nastrój, to oczywiście ją widać. Ale generalnie to jest choroba taka od wewnątrz, którą ty czujesz najbardziej. Autoimmunologiczna, czyli dokładnie. De facto po prostu sam trochę siebie. Trochę atakujemy samego siebie, sobie, niestety. Sobie zwalczasz i musisz sam sobie też pomóc, żeby to wyprowadzić dokładnie. Na prostą. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem. Monika, serdecznie ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Mega ci kibicuję z tymi wszystkimi projektami, bo no, umówmy się, statystyki nie kłamią. Już wśród dzieci problem otyłości i braku jakby ruchu jest bardzo poważnym problemem, wady postawy i tak dalej. Ale wiesz, jaka jest nadzieja? Że mamy, jakby rodzice są bardziej świadomi teraz tego, że ten ruch jest potrzebny. Więc ja tutaj naprawdę upatruję nadziei. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że połączenie, tak, czyli rodziców, takich projektów jak tych, dużo, dużo jakby dobrego robią też jakby, wiesz, akcje społeczne, uświadamianie, sukcesy polskich sportowców. Jesteśmy tuż przed Mistrzostwami Świata w Katarze. Zobaczymy, co tam chłopaki. No, zawsze Szczecinianin, Kamil Wysicki, trzymamy kciuki. Tak, drużyna, w drużynie siła. Ale słuchaj, tylko na koniec bardzo zabawną historię opowiem, bo to, że jakby jest większa świadomość w społeczeństwie, to dla mnie jest tylko jeden powód, jakby jeden dowód na to, że mężczyźni wiedzą, co to są leginsy. To znaczy, że i ubierają je. To jest najlepsze. Ja kiedyś albo getry. Kiedyś w ogóle, jak ktoś wyskoczył po treningu, jeszcze świata. W kadrowych, czerwone, tak? Mężczyzna w czerwonych leginsach, to po prostu jak kosmita. A teraz to jest normalne, naturalne. Bardzo wygodnie się biega, szczególnie jesienią, zimą w leginsach / getrach, także polecamy. I dziękujemy serdecznie za cały odcinek. Jeszcze sesja. Zgodzisz się tutaj w tych okolicznościach? Bo właśnie my nic nie powiedzieliśmy. My jesteśmy na stadionie lekkoatletycznym imienia Wiesława Maniaka w Szczecinie przy ulicy Litewskiej. Pogoda trochę nam, temperatura trochę nam uniemożliwiła nagranie na zewnątrz, ale... Ale na szczęście jest piękna hala. Piękna hala i w tej pięknej hali spróbujemy zrobić jakąś sesję taką ala sportową. Zobaczymy, co się uda. Monika, portrety. Elegancja. Dziękujemy serdecznie. Prosimy o komentarze, o subskrypcję, o łapki w góry. I trzymamy kciuki. I zapraszam na projekty. Wysyłajcie dzieciaki do nas. Jest fajnie, zabawnie, dużo sportu i przede wszystkim dużo uśmiechu i radości.
Tymczasem do następnego. Dobra, czekaj. A powiedz mi, ulubione miejsce w Szczecinie, bo tak rozmawialiśmy o Monicy i temat Szczecina gdzieś uciekł w ogóle. Jakbyś miała wymienić jakieś takie swoje ulubione... No mój dom. Twój dom. Co mam ci mówić? Na pięknym szczecińskim pogodnie. No, ja naprawdę uwielbiam mój dom, mój ogród, ale pewnie dlatego, że przez tyle czasu byłam gdzieś tam poza domem, więc teraz celebruję, mimo że ja już 10 lat nie trenuję, ale w dalszym ciągu każdy wyjazd jest trudnością. Deficyt w domu jest, jeszcze nie został zaspokojony. Jeszcze nie, zdecydowanie. Ale wiesz co, no też mieszkam w takim miejscu, gdzie widać tą piękną zieleń Szczecina. No, taką legendarną wręcz właściwie. Dokładno. W piosenkach opiewaną. Tak, to ja z tego korzystam. Okay. I na polecam, tak, na co dzień. I polecam wszystkim, no też sportowo, tak. Nasza okolica to Arkonka. Tak, Syrenie Stawy. Stawy, tak, super miejsce. No, czy na Jasne Błonia, te wszystkie to połączenia. No właściwie jak się mówi, że od Odry to tam gdzieś daleko, jak to cały jest cały pas zieleni tak naprawdę. Więc 20 ileś kilometrów masz dla siebie. Możesz nic zwiedzać i po prostu być w pięknym miejscu. Nie? Dobra, a stanie nasza ulubiona prezeska. Pani prezes. Może chciałaś portrety? No, to są. No, czekaj, jeszcze spróbujemy. Tak wiesz, kurze łapki, proszę usunąć. Tak. Dobra. Niestety to jest najgorszy, trochę prostego, najgorszy sposób na usuwanie, najprostszy na usuwanie kurzych łapek, którego nie cierpię, czyli nie uśmiechać się. No. O, to fajnie. Czekaj, tylko jeszcze spróbuję znaleźć. Do mnie, popatrz na mnie. Dobra, uwaga, jedziemy, akcja. Dobrze, ale teraz ręce super było. Włosy się, co prawda, rozwiewa jakoś tak, wiesz, nie kontrolujemy, ale zróbmy jeszcze trzy i będziemy zrobieni, dobra? Ale czekaj, zanim zaczniemy, żebyś oddechał, później nie mogę. Jakbyś miała polecić jakieś osoby... Radek robi program Kurzaj o Szczecinie, co u ciebie. Kogo uważasz, tak jakbyś miała z serca powiedzieć, słuchaj, powinieneś pokazać Szczecinianom... Sportowców przede wszystkim. Sportowców, to jest blisko. Myślę, że Piotrek Lisek, czy Marek Kolbowicz, czy Marta Pichan-Kulasza są olimpijczycy, też mistrzowie nasi. Warto o nich przypominać też przede wszystkim. Ale też takich zwykłych ludzi, którzy na co dzień pracują w tym mieście i robią super rzeczy. Paweł Bartnik, to taki mój ojciec tu szczeciński. Paweł Bartnik teraz czym się zajmuje? Kiedyś to był jakby był prezydentem, wiceprezydentem. Tak, teraz jest radnym, teraz ale jest też radnym. Okay. Tak, w Euroregionie pracuje, także w dalszym ciągu jest tutaj, działa i pracuje na rzecz naszego regionu. Ale też na przykład z takich biznesowych, działu biznesowego, tam gdzie są bardzo aktywni ludzie, którzy też prosportowi przede wszystkim, to Konrad Kijak, to jest człowiek, który kocha sport całym sobą po prostu. A czym się zajmuje Konrad Kijak? Polmotor. A, rozumiem. Tak, oni są obecni wszędzie. Dla nich sport jest bardzo ważny. I rzeczywiście widać, jak to jest człowiek pełen pasji do sportu. Super. A zresztą jest byłym lekkoatletą, także ma też przeszłość taką zawodniczą, więc a propos ścieżek różnych, tak, dokładnie. To tacy ludzie naprawdę się sprawdzają. Super. Dobra, gdzieś tam model jednak. Ostatni. Uwaga, jedziemy. Akcja. No kurde, taki przeruch mam. Monia, dzięki wielkie, było super, naprawdę prawdziwa przyjemność. Trzymam kciuki za wszystkie projekty posportowe. Dziękuję ci bardzo, już mogę ściągać? Tak, ściągajmy i w ogóle.